Bez wstydu. Seks, praca w Polsce. Karolina Rogaska. Jedna z 7 literackich premier tegorocznego Big Book Festival. Ja zabieram z tej książki dla siebie 3 rzeczy. Po pierwsze, nie mówimy już prostytutka, tylko eskortka. Dlaczego? Więcej o tym w opowieści Karoliny Rogaskiej. Po drugie, czy można być seksworkerką albo seksworkerem i feministką, feministą zarazem? Ano można, to wcale nie jest oksymoron. To również więcej w tej książce. A po trzecie, nie ma dwóch biografii takich samych seksworkerów. Każdy wchodzi do tego zawodu trochę z innych powodów i po inne rodzaje satysfakcji. To jest panorama pierwsza w Polsce głosów ludzi, którzy pracują w tej niejednoznacznej i dość intrygującej branży. Wpadajcie na festiwal, żeby spotkać się z autorką i pogadać o seksie w biały dzień bez wstydu.